To jest właśnie super, że jak rano puczę jamę ustną tym olejem, no to od razu wtedy to mnie zmusza do tego, żeby umyć zęby, bo muszę potem umyć zęby. I żeby zrobić pielęgnację. Naprawdę zasadniczo, jak nie mam nic konkretnego zaplanowanego na jakiś dzień i pracuję z domu, albo nie wiem, zajmuję się studiami, albo coś takiego, no to nie wiem, nie zawsze robię sobie makijaż i nie chcę mi się na przykład nawet robić pielęgnacji. Więc zależy, a tak to fajnie, bo przynajmniej od samego rana już się czuję taka świeża. Ja jestem taka, że używam kremu z filtrem przez cały rok, dosłownie już od jakichś 4 lat, myślę. Cały dosłownie rok, ale jest taka zależność, nie? Jeżeli ktoś z was też używa, to dajcie znać, czy też tak macie, że jednak jak jest zima i nie ma tego słońca, to znacznie mniej go używacie, no bo... No, patrzcie teraz na moją opadającą powiekę. Bo jest, ja pierdolę, nie umiem się wysłowić. Widzicie tą powiekę? Przykleiła się. O Jezus. Rozumiecie, że baba nie chciała mi zrobić botoksu? Ej, idę normalnie do baby, chcę jej zapłacić, nie? Żeby mi zrobiła botoks na to pieprzone oko. A ta mi nie chciała zrobić tego botoksu. Nie wiem, czy botoks, czy coś mi tam miała dać. No ale chciałam, żeby te powieki mi trochę popodnosiła, nie? Żeby... Teraz się obudziła, ale spała, bo znowu tak słodko. Idę się zaraz pomalować i nagram do tego w ogóle TikToka, jak się będę malowała, bo muszę z wami pogadać na jeden ważny temat, a jak mam taki temat, o którym chcę pogadać tu i teraz już, że potrzebuję odpowiedzi, to raczej idzie na TikToka. Więc jak tam mnie nie obserwujecie jeszcze, to serdecznie was zapraszam. Ale dobra, mniejsza od dupa z tym TikTokiem, patrzcie co zrobiłam. Te słodsze to świecie. Miał być trzymak na kadzidełko. Widzicie to? Coś źle obliczyłam. Nie wiem. Mam jeszcze takie drugie coś z cycuszkami. To nie wyszło. To jest tak słodkie, tylko muszę zrobić jeszcze jedno i większe. Strasznie ostatnio improwizuję z makijażem. W sensie mam wrażenie, że codziennie dosłownie. Robię go w inny sposób. I wow. Dzisiaj jest zajebiście. Jest taki bardzo czysty ten makijaż, taki bardzo delikatny, że nie widać tony tapety. Outfitczek. Ostatnio mam kryzys, w co się ubierać. Wypieprzyłabym całą szafę. I dosłownie jest to dla mnie niewiarygodne, że jak kiedyś funkcjonowałam w taki sposób, że wstawałam rano i mówiłam wam o tym zresztą, że wstawałam rano i tak w ogóle nie zwracałam uwagi na to śniadanie, że tak jak się dzisiaj obudziłam o 7:30, to myślę, że śniadanie zjadłabym tak koło godziny 11. Też tak, żeby was nie oszukiwać, to było trochę też ze względu na to, że myślałam o tym, że po co mam jeść jeden dodatkowy posiłek, skoro jakby jestem w stanie na luzie wytrzymać do tej 11, bo nawet do tej 11 nie byłam głodna. Wiecie jak to jest, wypije się kawę, tu się coś zrobi, ten czas jakoś mija. Od stycznia stwierdziłam, że jakby koniec. Próbowałam kiedyś już tak nieraz, że jem od rana śniadanie, ale jak już to wiecie, tak mi nie wychodziło. I od stycznia wstaję i maksymalnie do godziny jem śniadanie. I teraz jestem na etapie, gdzie tak się przyzwyczaiłam do tego, że wstaję i jem to śniadanie, że mój organizm, jak ja się budzę, to słuchajcie, mi już burczy brzuch. Już jestem tak głodna, że ja sobie nawet nie wyobrażam tych 3 godzin jeszcze przeczekać, bo mi by było tak słabo. To raz. 2 to. Mam nagle po prostu tak szybką przemianę materii i tak dobry metabolizm. I też to, że nie jestem aż tak bardzo zmęczona. Bo kiedyś faktycznie działało to w taki sposób, że godzina, nie wiem, 13 i ja już po prostu na drzemkę bym szła. Więc jeżeli nie jecie śniadania ze względu na to, że chcecie ominąć ten jeden posiłek albo uważacie, że nie macie czasu, to postarajcie się to zmienić. W sensie serio, dbanie o swój organizm w odpowiedni sposób jest super fajne. Ja nie mówię, że wiecie, że rób teraz tak, bo ja ci każę.
Nie, ostatecznie sobie zrobicie jak chcecie i super. Zrobicie tak, jak uważacie, że dla was jest najlepiej. Ale spróbujcie jakby, bo ja uważam, że na mnie działa to super. Jedzenie tego śniadania. By the way, ostatnio mam mega obsesję na jajka. Nie wiem czemu. I bez sensu to powiedziałam, bo od razu mi się przypomniało to, że jajka to jajka. Wybaczcie, nie będę się jakoś tutaj intensywnie do was obracała, bo ja w ogóle mam coś takiego, że jak niektórzy, wiecie, prowadzą i odpisują w telefonie, ja za cholerę tak nie potrafię zrobić. Nie ufam sobie i innym kierowcom. Ja jednak muszę się patrzeć cały czas na drogę. Jadę właśnie na mynie i przed chwilą miałam takie, co jest? Zawsze po prostu, jak chcę umyć auto, to co musi się dziać? No musi, kurna, padać, nie? Jak tak nagrywam ten filmik, szczerze wam powiem, że jestem zadowolona, bo przez ostatni miesiąc jakoś tak był nowy rok i czułam taką fajną, dobrą energię. Mówię, będzie się super dużo fajnych rzeczy działo. I faktycznie ten styczeń, początek był taki fajny. Potem jakoś tak mi zeszła bardzo energia. Też dużo rzeczy miałam na głowie, takich moich prywatnych i jeszcze to, że pisałam magisterkę, dlatego też te filmy się nie pojawiały, bo bardzo dużo czasu spędzałam na tym i to moje życie było, ej, słuchajcie, moje życie było tak, kurde, nudne, że jakbym miała powiedzieć, co się działo w styczniu, to jestem w stanie powiedzieć tylko to, że pisałam magisterkę. Nie pamiętam nic z tego stycznia, to był tak nudny miesiąc i tak się dłużył. I przez to mam wrażenie, że wiecie, no kurde, ta zima, ta słaba pogoda, brak słońca, to jednak łapie taka dolina trochę, nie? Mi się nie chce. Nie chce mi się już funkcjonować tak na maksa, jak powinnam, jakbym chciała i jak od siebie oczekuję. No ale uznałam, że to jest wielki błąd, bo jakby hello, wy też macie do dupy dni i podejrzewam, że większość z was czuje się przygnębionych przez tą pogodę i po prostu przez tą aurę zimową. Ta zima, mam wrażenie, że 3 lata już trwa. I co z tego, jakby może nie tylko moje życie jest nudne. Może nie tylko moje życie jest nudne, po prostu wiecie, o co chodzi. Taka presja, że ja wam muszę, przez to, że jestem influencerką i przez to, że jakby działam w mediach, to moje życie powinno być w ogóle usłane kwiatami i przepiękne i wesołe i radosne i w ogóle atrakcyjne. No ale tak w ogóle nie wygląda aktualnie to moje życie. A więc to było taka, znowu takie trochę błędne koło, że nie dzieje się nic ciekawego, więc nie będę nagrywała. No, ale już... I cieszę się, że po prostu mam was. Cieszę się, że mogę sobie tak pogadać do kamery. A Jezus, jakie obvious, jakie to jest po prostu płytkie i głupie dla niektórych osób. I tak wiele osób tego nie rozumie, że co może być fajnego w gadaniu do kamery? 5 osób ci może na to odpowie, wiecie, ale ja mam w dupie jakby te 5 osób, to jest dla mnie na wagę złota, to są dla mnie każdy, kto jest ze mną, jest tak cenny i dziękuję ci za to, że jesteś. Przysięgam, że ktoś powinien mi zamykać drzwi przed nosem do jakichkolwiek wszelakich drogerii, bo ja wchodzę i nagle mi się, słuchajcie, wszystko podoba. Ja wszystko nagle chcę, a nie potrzebuję, ja wiem, że nie potrzebuję, na przykład po co mi kolejny szampon i odżywka, jak jeszcze mam 3 otwarte. Albo po co mi kolejny kokosowy, waniliowy balsam do ciała, jak 2 mam otwarte w domu. Ogólnie ta sytuacja musiała mieć w końcu pierwszy raz miejsce, dlatego że zawsze jak podjeżdżam do Lidla, no to myślę, że u was też w Lidlu, w większości Lidlach trzeba kupować bilecik, co nie? W sensie trzeba go wydrukować po prostu i położyć na auto, ale mi się nigdy nie chce. I wiedziałam, że będzie musiała nastąpić ta sytuacja, że dostanę po prostu ten pieprzony mandat za brak tego pieprzonego biletu. I wchodzę do Lidla i właśnie o tym myślałam. Ciekawe, kiedy pierwszy raz mnie przywalą za to. Słuchajcie, wychodzę z Lidla i widzę, że jakiś pan stoi przy moim aucie i patrzy. Otworzyłam auto i patrzę na niego i mówię nie. I zaczęłam się... On patrzy na mnie, ja na niego i zaczęliśmy się tak obydwoje śmiać. Mówię, niech pan nawet nie patrzy, nic pan nie widzi. I się tak z nim śmieje, oczywiście potem gadka szmatka, ale to jest moja wiara w to, że dobrzy ludzie jeszcze istnieją, są i po prostu jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, wiecie, on mógł mi przywalić ten mandat, powiedzieć, że no panienka, no co, no nie ma, nie? Na ładne oczy i uśmiech tutaj nic nie zdziałamy.
A w ogóle nawet nie zwraca uwagi, pośmiałam się z nim z tego i tyle. Ale kupiłam mochi. I to jest pierwszy raz je będę próbowała, dlatego że... Oj. Jedyne mochi, jakie jadłam, to jest matcha, passion fruit. No wiecie, te podstawowe, co w Żabce można kupić. W zasadzie, jak to się otwiera? Git. Ten obiad. A! A zimne! O kurde! Kupiłam sobie kwiatki. A czemu nie? Żeby umilić jeszcze bardziej ten dzień. Przysięgam, że dostaję dosłownie pierdolca w tym rozpizdziajniku, że tak powiem. Nie da się tego ująć ładniej i inaczej. I'm sorry. Więc odkładałam to tak długo jak mogłam, bo nie cierpię tego robić. Bo nie umiem tego robić, może bardziej tak. Chodzi mi o to, czas pozbyć się tych lumpów. Ja jestem za bardzo przebodźcowana, denerwuje mnie to. Codziennie mnie wkurza to, że uważam, że nie mam w co się ubrać. Mam szafę wypełnioną po brzegi. Pokażę wam. Tutaj mam na przykład spodnie i jakieś 5 par jest pewnie w praniu. No i gdzie ja mam włożyć, powiedzcie, te 5 par? Muszę wtedy robić tak i uciskać tak, jak po prostu idzie. Więc koniec. Miarka się przebrała, totalnie. Ja też mam jakiś mętlik, nie wiem, jaki mam styl trochę chyba teraz. Stresuje mnie to bardzo, no ale cóż. Jestem z ciebie dumna. Tu mamy długie rękawki, krótkie rękawki, czarne topy, białe topy, topy kolorowe, spodnie. No i tam do dołu spódniczki, te sprawy. Ale może na was zadziała ten tip, bo moja mama mi zawsze mówiła, że jak tobie się wydaje, że nie masz ubrań, to weź sobie te rzeczy, które masz jakby najniżej albo gdzieś z tyłu szafy, weź sobie je, połóż tutaj do góry. Na mnie to nie działa, ale może na was zadziała, jeżeli macie podobne problemy. Dobra, ostatecznie szafa wygląda może nie tak, jakbym chciała, bo oczywiście w pralni u nas było jeszcze tyle moich rzeczy. Ale powolutku do przodu, ok? Powolutku do przodu. Tu jest grubo. To jest siatka, taka największa, jaka po prostu może być z Primarka. Proszę bardzo. Wypchana po brzegi. Tu są rzeczy na sprzedaż. W tej siatce, która wygląda tak, też spora, są rzeczy dla mojej kuzynki. Muszę jej jechać to zawieźć. Moje rzeczy na lato. Takie bardziej letnie. Tutaj są rzeczy do recyklingu. A tutaj są rzeczy do... Jezu, to też jest w ogóle olbrzymie. A tu są rzeczy do domu dziecka najpewniej. Myślę, że to jest kolejny powód, dla którego dla mnie po prostu praca w internecie jest stworzona i kocham to robić. Jak mnie widzieliście w ostatnich klipach, to ja tak funkcjonowałam przez cały dzień z plotami, jakby mam czysty pokój. Dobra, tu już się zrobił trochę syf, ale jest po prostu pięknie, czysto, pachnąco. I no, nie, to bym w ogóle leżała. Serio, tak wysprzątałam wszystko dokładnie, jestem z siebie dumna. I od razu tak, nie wiem, na głowie mi lżej. Ale stwierdziłam, że mam ochotę nagrać takiego zajebistego TikToka. Jak ładnie wygląda! A wiecie, czego nie lubię? Nie lubię czegoś takiego. Pokażę wam, czego nie lubię teraz w tego typu sukienkach. Że jak jest w perspektywie... Nie, dobra. Tutaj wygląda to ok, ale wiecie, o co mi chodzi? Że jakby światło inaczej padało, to mi by się jakby uwidocznił brzuch. I mam takiego reelsa właśnie w takiej obcisłej sukience i normalnie tyle osób mi się spruło, że myślałam, że ogłaszasz ciążę, że w ciąży jesteś, no a przecież od boku ten brzuch nie jest taki wielki, a nawet gdyby był, co mnie to? Co mnie to? Ale czuję się zajebiście, w sensie tak się ubrałam spontanicznie, wyglądałam przez cały dzień jak jakiś szczur. Teraz I'm feeling myself.